Mimo pandemii koronawirusa nie maleje popularność Akademii Piłkarskiej Ostrzeszów. Tutejszej młodzieży nie straszne minusowe temperatury, czy inne niesprzyjające warunki atmosferyczne. Praktycznie każdego dnia na miejscowych obiektach sportowych możemy zobaczyć biegającą za piłką młodzież. Niewątpliwie największym sukcesem 12-letniej szkółki jest posiadanie złotego certyfikatu nadanego przez Polski Związek Piłki Nożnej w 2019 roku. Jest to innowacyjny projekt mający za zadanie podniesienie jakości szkolenia w szkółkach piłkarskich na terenie całej Polski. W województwie wielkopolskim złotym tytułem oprócz Akademii Piłkarskiej Ostrzeszów mogą pochwalić się dosłownie nieliczne kluby. W powiecie ostrzeszowskim żaden, a w okręgu są to tylko zespoły z Ostrowa Wielkopolskiego i Jarocina. Akademia na początku nie wiedziała, czy walczyć o gwiazdkę złotą, srebrną czy brązową. Klub, mimo dobrej organizacji pod względem szkoleniowym i administracyjnym, wymagał szeregu zmian, żeby dostosować się do stawianych kryteriów. Dzięki swojemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy przez ostatnie lata udało się zdobyć najwyższe trofeum. Dla Ostrzeszowian jest to ogromny prestiż, ale utrzymanie tego tytułu to nie lada wyczyn. Certyfikacja rozpoczęła się od 2019. Pierwsza edycja to jest 2019-2021, tak? Tak to wygląda. Oczywiście proces całej weryfikacji nastąpił zdecydowanie wcześniej, bo już wcześniej musieliśmy przygotować cały klub pod system informatyczny, tak? Musieliśmy wprowadzić wszystkich zawodników. Musieliśmy wcześniej przy spotkaniu takim wstępnym wykazać się wszystkimi umowami, pokazanie wszystkich dokumentacji. No i później sam proces, jeśli chodzi o tematy szkoleniowe, czyli te treningi monitorujące, tak, później audyty roczne, to wszystko musieliśmy przejść. Teraz jesteśmy jeszcze na etapie pierwszego cyklu. Drugi się już rozpoczął. My jeszcze do drugiego nie przystąpiliśmy, bo normalnie nie zakończył się jeszcze pierwszy, więc na razie zostało zweryfikowane, jeśli chodzi o ilość szkółek w pierwszego certyfikatu. I tu chyba liczby mówią same za siebie, że początek tego certyfikatu to był taki wielki boom, gdzie zgłosiło się bardzo dużo szkółek, bo chyba około 1200 zgłosiło wnioski, natomiast ta pierwsza weryfikacja już pokazała, że nie będzie łatwo i pozostało tylko 700. No, po półtora roku możemy powiedzieć, że w certyfikacji z pierwszego cyklu zostało tylko 310 szkółek, gdzie w Wielkopolsce chyba 20-21, a ze złotą gwiazdką tylko 7, więc na pewno nie jest łatwo. Więc tym bardziej ten prestiż naszego klubu jest, mi się wydaje, znaczący. Akademia w związku z posiadanym tytułem musi liczyć się z kontrolami z samego PZPN-u. Na takich spotkaniach sprawdzane jest dosłownie wszystko. Zawodnicy powinni być odpowiednio ubrani, a klub musi posiadać specjalny sprzęt do prowadzenia treningów. Oczywiście podstawą profesjonalizmu jest jakość zajęć. Te monitoringi przez cały okres mieliśmy już chyba 4. Oczywiście na początku nie było pięknie, ładnie, bo my też cały czas się uczymy, jesteśmy tego świadomi. Przypomnijmy, że Ostrzeszowska Szkółka kilka miesięcy temu nawiązała współpracę z Lechem Poznań. Efekty są zadowalające, ponieważ słynny kolejarz przekazał m.in. swoje programy szkolenia młodzieży, a co jakiś czas podopieczni Akademii są zapraszani na treningi do stolicy województwa, nie mówiąc już o ich udziale w prestiżowych turniejach. Te możliwości bardzo doceniają również sami zawodnicy. No myślę, że jest to bardzo duża satysfakcja mieć takich trenerów, którzy nauczą cię grać w piłkę i iść coraz wyżej. Ciekawostką, jeżeli chodzi o wymogi posiadania złotej gwiazdki, jest fakt, że na jednego trenera przypada tylko 12 zawodników. Akademia w swoim sztabie ma ich 7. Przez to automatycznie zwiększa się liczba drużyn w ostrzeszowskiej szkółce. Aktualnie w klubie Dariusza Szczepaniaka jest 10 drużyn młodzieżowych w różnych kategoriach wiekowych. Aktualna certyfikacja PZPN dla szkółek piłkarskich obowiązuje do 30 czerwca 2021 roku.